Dzień dobry, Tomasz Hajnowski i gość dnia telewizji Wałbrzych, minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Kampania Wyborcza w pełni. Prawo i Sprawiedliwość jako pierwsza partia w Okręgu Wałbrzyskim zarejestrowała listy wyborcze. Nie tylko w Okręgu Wałbrzyskim, ale i w całej Polsce. I to nie tylko pierwszy okręg spośród... Członków Prawa i Sprawiedliwości, ale w ogóle spośród wszystkich formacji politycznych, więc bardzo dziękuję wszystkim działaczom Prawa i Sprawiedliwości Okręgu Wałbrzyskiego, wszystkim, którzy składali podpisy i zbierali podpisy. Pan, jedynka na liście Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan się, Spadochroniarz, Spadochroniarz z Warszawy, jak się pan rozliczy z tych czterech lat działalności z mieszkańcami okręgu? Ja przez cztery lata pracowałem na to, żeby właśnie móc spojrzeć w czasie kolejnej kampanii wyborcom w twarz. A mówiąc poważnie, starałem się uczciwie wypełniać zadania, które każdy poseł regionalnie powinien realizować, czyli pracowałem na rzecz regionu. Część z tych zadań, czy część z tych działań miały charakter ogólnoregionalny, i tutaj bardzo jestem zadowolony z tego, że droga numer 8 została wpisana do dokumentów rządowych jako droga w kategorii S. Rada Ministrów w najbliższych dniach przyjmie rozporządzenie zmieniające zapisy w rozporządzeniu o e, drogach szybkiego ruchu i autostradach, gdzie właśnie ta S8 będzie uwzględniona, ale było też bardzo dużo takich lokalnych inwestycji i infrastrukturalnych, i sportowych. Jesteśmy w Wałbrzychu, no więc cieszę się, że mogliśmy jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości dołożyć swoją małą cegiełkę do obwodnicy Wałbrzycha. To oczywiście był wysiłek wielu lat, wielu osób, ale bez wątpienia ta ostatnia prosta, kiedy zapadały decyzję o tych kilkuset milionach złotych dotacji. Tutaj mieliśmy w to wkład, ale były też inwestycje sportowe, żeby daleko nie szukać. Czarny Bór, Tor Biatlonowy, Duszniki, Zdrój, też najnowocześniejszy w Polsce, Tor Biatlonowy. Mogę, myślę, że z czystym sumieniem rozmawiać z wyborcami w tej kampanii, rozliczając się z minionych czterech lat. No dobrze, jeszcze dodam, że załatwił Pan, czy pomógł Pan załatwić kasę na odbudowę zakładu przyrodniczego w w Zdroju. To była decyzja premiera Mateusza Morawieckiego, natomiast jako szef kancelarii premiera rzeczywiście... Yy, Zajmuje się rezerwą ogólnej, ogólną, z której zostały środki przeznaczone na tę inwestycję, bardzo ważną z punktu widzenia regionu, ale też historycznie, a jako historyk ja zawsze też zwracam uwagę na ten wymiar każdego przedsięwzięcia. Dobrze, a co z drogą S35, która połączyłaby ekspresowo Wałbrzych z Wrocławiem? Mówi się Mamy o tym, nadzieje. jest koncepcja przebiegu tej tak. drogi, e, chce się ją zbudować, ale na razie tylko o tym się mówi. Mówi się o tym, tak jak pan powiedział, i cały czas dyskusje trwają, e, jak ta droga miałaby przechodzić. My, e, planując S8, chcemy w taki sposób poprowadzić jej ślad, żeby ósemka była wygięta jak najbardziej w kierunku sobótki i stamtąd szedł ten Y, prawda, który szedłby między innymi e, przez Świdnicę, Wałbrzych aż do S3. Wierzę, e, że. E, takie rozwiązanie powstanie, bo ono jest szale, szalenie ważne z punktu widzenia Wałbrzycha, z punktu widzenia regionu. Ale też w. Takie wygięcie remontowanej czy budowanej na nowo autostrady. To A4. będzie nowe ślady. Aha, pan tak, mówi teraz o A4, bo ja tak, mówię o S8, która byłaby prawda? bliżej, jak rozumiem, Świdnicy i przebiegu obecnej drogi mm -hmm. s 65 tak? To też się mówi o takich rozwiązaniach. To będą decyzje, które muszą być jeszcze przeanalizowane zarówno przez Ministerstwo Infrastruktury, jak i przez no, stosowne instytucje, które się na co, na co dzień budową dróg szybkiego ruchu i autostrad zajmują. Ja nie chciałbym w tej chwili tego rozstrzygać. My staramy się być w miarę odpowiedzialni, jeśli chodzi o składane deklaracje, bo przez ostatnie 4 lata udowodniliśmy, że z tych, które złożyliśmy w 2015 roku, w większości przytłaczającej się rozliczyliśmy. I teraz też chcemy w tej kampanii złożyć takie deklaracje, z których potem będzie można nas rozliczyć. Jak mówimy, że S8 powstanie właśnie jako droga espresowa do Kłocka, to będziecie nas Państwo z tego rozliczać. Jak mówimy z kolei o połączeniu tym Y, połączniku, S8 z S3 poprzez Wałbrzych, to mówimy, że tu są prace w fazie planistycznej i jeszcze deklaracji żadnych dzisiaj nie możemy składać. Czyli re realnie S35 w przyszłej kadencji raczej nie powstanie i też trudno o przebudowę A4. Pan doskonale wie, że proces budowy czy przebudowy dróg jest procesem wieloletnim. W związku z tym ja na pewno i to, do tego mogę się zobowiązać, ja na pewno będę zabiegał o to, żeby w przyszłym roku, w roku 2020, została wypracowana koncepcja, i rozpoczęły się place, prace planistyczne, jeśli chodzi o połączenie S8 i S3. Natomiast jaki będzie harmonogram tych prac, jakie będzie finansowanie, bo przecież to jest też szalenie ważne, żeby odpowiedzialnie planować. Dzisiaj o tym mówić nie mogę. Na no ile mandatów w okręgu Wałbrzyskim? Liczy Prawo i Sprawiedliwość? My podchodzimy z dużą pokorą do wyborów, każdych, również parlamentarnych, a może zwłaszcza parlamentarnych. Okręg Wałbrzyski, czyli okręg numer dwa, to, są, to jest okręg ośmiomandatowy. W poprzednich wyborach Platforma zdobyła cztery mandaty. Prawo i Sprawiedliwość, trzy mandaty. Kukis, jeden mandat. Jak teraz wyborcy obdarzą nas z zaufaniem? Przekonamy się 13 października. My zrobimy wszystko, żeby ten wynik był jak najlepszy. Nie ma też co udawać, że ten teren z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości jest prosty. Zawsze wybory parlamentarne przegrywaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. No ale ja wierzę, że w tym roku, w roku 2019, będziemy w stanie stanąć do równego boju i zwyciężyć z naszymi konkurentami politycznymi w rycerskim pojedynku czy w rycerskiej walce, rozmawiając na temat programów, rozmawiając na temat konkretnych pomysłów. My będziemy mieli w pierwszej w połowie września konferencję programową. Przedstawimy dedykowany okręgowi numer 2, czyli byłemu te, terenom byłego województwa Wałbrzyskiego, konkretny program i mamy nadzieję właśnie na merytor, merytoryczną dyskusję. Czyli element 4. To będzie decyzja wyborców. My zrobimy, żeby uzyskać jak najlepsze wyniki. Jestem pewny, że mamy szansę, aby walczyć o cztery mandaty. Jestem również pewny, że mamy szansę, aby walczyć o m, dwa mandaty no, senatorskie, bo na tym terenie tak. są dwa okręgi do Senatu. Ale to będą oczywiście decyzje No wyborców. właśnie, jak ocenia pan szansę na przykład Kamila yy, 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 Zielińskiego? Zielińskiego tak. Kamil Zieliński jest świetnym kandydatem na senatora. Świetnym nie dlatego, że jest z mojej partii, z której ja też pochodzę, i tylko dlatego będziemy się wzajemnie Palić, ale świetny ze względu na swoje, po pierwsze, dotychczasowe dokonania, dotychczasowe doświadczenie, energię, której jest pełny i sposób, w jaki funkcjonuje w polityce. Przypomnijmy, pan Zieliński był do niedawna wicewojewodą, właśnie zajmował się głównie terenem byłego województwa wałbrzyskiego, startował w wyborach samorządowych, uzyskał w skali całego Dolnego Śląska najlepszy wynik, więc jestem przekonany, że ma potencjał prezentujący po czym dobre program, prezentując dobry program, zdobyć mandat. To, to są zupełnie inne wybory. Rzeczywiście Kamil zdecydował o rezygnacji z mandatu radnego. Został dalej wojewodą. Tych dwóch funkcji nie można łączyć. To też było wpisane w pewne decyzje polityczne niezależne od, od nas tutaj na terenie, prawda? Tylko od górne, no bo wojewodów, wicewojewodów powołuje na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji premier. Ale jestem przekonany, że w tych wyborach będzie dzielnie walczył o wygraną i ma na to absolutnie szansę. A jak pan ocenia kandydatów, też mocnych chyba, których wystawia i Koalicja Obywatelska, Agnieszka Koła Śleszczyńska, i Mirosław Rubiński zdecydował o starcie ze swojego komitetu? Ja myślę, że to jest dobrze, przede wszystkim dla całego okręgu Wałbrzyskiego, że są mocne nazwiska i ciekawe kandydatury. Każdy z polityków, których pan wymienił, to jest osoba z doświadczeniem, osoba zaangażowana w sprawy lokalne. Natomiast oczywiście, no, ja Uważam, że najlepszym z kandydatów jest Kamil Zieliński, no ale też jak spojrzymy na jedynki na listach do Sejmu, to też to są osoby, tacy kandydaci, na których trzeba patrzeć z respektem. Bo jak patrzę na pana premiera Siemoniaka czy pana ministra Dyducha, no to są rzeczywiście konkurenci polityczni, których absolutnie lekceważyć nie można. No jak pan myśli na terenie województwa by, okręgu Wąbrzyskiego, kto zdobędzie tutaj e, najwyższą liczbę głosów? Jeżeli Pan mówi o samym Wstarciu okręgu, to e, no w, no w ogóle e, ja nie ba, przyznam się, że ja nawet nie mam czasu, żeby takie spekulacje prowadzić, tak? natomiast e, przeglądałem kiedyś wyniki do wyborów e, europarlamentarnych e, i myślę, że się nie pomylę, jak powiem, że w tym okręgu senackim, który tworzą powiat świdnicki i powiat wałbrzyski, oczywiście razem z miastami, e, platforma obywatelska miała 10 tysięcy głosów przewagi nad prawem e, i sprawiedliwością. Ale ja powtarzam, mamy tak doskonałego kandydata, Kamila Zielińskiego, że uważam, że spokojnie możemy tę różnicę pokonać i nasz kandydat Kamil Zieliński zdobędzie poparcie Wałbrzyszan i Świdniczan. Dobrze, to kto byłby lepszym kto będzie lepszym kandydatem na premiera po wygranych przez PiS e, wyborach parlamentarnych? To ja bardzo dziękuję za te życzenia, bo tak rozumiem, że pan redaktor Rosław zadając Kocieński. to pytanie zakłada, że Prawo i Sprawiedliwość wygra, więc dziękuję, że trzymacie państwo za nas kciuki. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, no to jest takie dzielenie skóry na niedźwiedziu. Dzisiaj są wybory, nie wiadomo komu Polacy zaufają. My zrobimy wszystko oczywiście, żeby poparli program Prawa i Sprawiedliwości, ale dzisiaj dyskusja o tym, kto będzie premierem po wyborach jest absolutnie przedwczesna. Oba nazwiska, które Pan wymienia, to są nazwiska polityków niezwykle doświadczonych. O bardzo dużych horyzontach i takim holistycznym sposobie patrzenia na państwo i wszystkie sprawy państwa. Natomiast dzisiaj mówienie o tym, kto będzie premierem, jest zdecydowanie przedwczesne. No ale pan wie, dlaczego o to pytam. Mateusz Morawiecki mówił wczoraj w rozmowie w TVN24, że oczywiście najlepszym kandydatem na premiera przyszłego jest Jarosław Kaczyński. No, zdanie pana premiera Mateusza Morawieckiego jest znane, bo wszyscy mogliśmy oglądać program w stacji, którą pan przed chwilą zacytował, ale powtarzam, dziś mówienie o tym i spekulowanie kto będzie premierem jest przedwczesne absolutnie. Dziękuję bardzo. Minister Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, lider listy PiS w Okręgu Wałbrzyskim, był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Tomasz Chojnowski, do zobaczenia. Dziękuję.